Byłam już w ciąży. Jak ja ściągnę szlafrok z siebie, to wszyscy mężczyźni, ci to niepotrzebni, muszą wyjść. Dzisiaj moim gościem jest osoba jak zwykle wyjątkowa w tym programie. Osoba kobieta, piękna kobieta, czarująca kobieta, utalentowana, która była już i modelką, i aktorką, i fotografem. I teraz dowiemy się, kim naprawdę jest Katarzyna Paskuda. Kasiu, kim jesteś? Wspomniałeś, że byłam aktorką. Myślę, że tak, modelką to byłam. Aktorką myślę, że jestem nadal, bo niedawno była premiera dosyć głośna filmu Hell. W zeszłym roku bodajże, tak. Fotografem też nadal jestem, nie byłam. A z nowych rzeczy jestem naczelną, tak? Magazynu Gentleman, mogę o tym mówić. Oczywiście. I kim naprawdę jestem? Wiesz co, no myślę, mam nadzieję, że jestem sobą nadal przez te wszystkie lata, bo faktycznie okazuje się, że co jakieś kilka lat zaczynam robić coś nowego. Ale to jest fajne. Nie wiem, myślę, że jestem taką trochę, nie wiem jak to nazwać. Femme fatale. Nie, wiesz co, robię faktycznie dużo rzeczy i gdzieś tam, nie chwaląc siebie, okazuje się po prostu, że nagle jak się za coś tam biorę, to po prostu też umiem to robić i robię. A jak się zaczęło? Jak w ogóle się zaczęła ta twoja historia z Playboyem, bo jestem ciekawy. Wiesz co, to... Czy tak, wiesz, bo amerykańska taka, wiesz, opowieść typowa to jest tak, idzie fotograf ulicą, widzi... Trochę tak było. ...piękną kobietę, która się nadaje i mówi, podchodzi do niej i ale mówi, prawie, że tak trochę ty prawie możesz tak było. Pozwać do Playboya, tak? Nie aż tak, ale już ci mówię, jak to było. Ja przed sesją do Playboya raz wzięłam udział w takich subtelnych nawet aktach, nawet nie do końca. Fotograf mi jeden namówił, żeby zrobić ze mną sesję do kalendarza, takich zmysłowych zdjęciach, to nawet nie jakieś rozbierane. I uznał, że nie wiem, że jestem ładna, może, że mu się podobam, że mam szansę, bo to nie była moja, ja nigdy pewnie w życiu dzisiaj bym nie była w tym Playboyu. I on do mnie mówi tak, Kasia, ja chcę wysłać te zdjęcia na konkurs Playboya, ty tylko wypełnij kupon i się podpisz, ja wyślę te swoje zdjęcia. I ja po prostu wypełniłam ten kupon i on to wysłał, swoje fotografie na mój konkurs, ale z moim kuponem. Zrobili mi sesję przed finałem, bo jakby zakładali, że ja wygram. Sesję taką pictorial, tak to się nazywa? Ale ja nie wygrałam, bo im nie powiedziałam, byłam już w ciąży. I robiłam tę sesję będąc w ciąży, tam w czwartym miesiącu. Nikt się nie zorientował? Były jakieś pomówienia, ale powiedziałam, że to jest bzdura. Że po prostu mam miesiączkę, że jest, mam dni kobiece i spuchłam. Ale i w efekcie, to nawet był bardziej piąty miesiąc. Ale w efekcie się sesja tak spodobała, że ja nie wygrałam wtedy w tym konkursie, byłam w zaawansowanej ciąży, jak szłam w pokazie, to czułam ruchy dziecka. To był dzień, kiedy ja byłam pierwszy raz na USG, więc to było 20 tygodni ciąży. Natomiast sesja poszła i tak trochę się to zaczęło i później mi tą kolejną zaproponowali, już po prostu mnie lubili i jakoś tak to wyszło, nie wiem. I stałaś się gwiazdą Playboya, to jest coś. No chyba się stałam, bo powiem ci, że i to jest miłe, ja się bardzo z tego cieszę, jestem z tego dumna. Są ludzie, którzy to negują, uważam, że to powinno się, wiesz, że to coś jest niefajnego. Ja się cieszę i jest mi miło, jak nieraz teraz słyszę, bo wiesz, mój syn ma prawie 18 lat, ale słyszę, jak mężczyźni, mniej więcej w moim wieku, mówią, że się na przykład wychowali na moich gazetach, że są takie gazety, które pamiętają do dziś właśnie, na przykład, nie wiem, numer ze mną, z Lindą i tak dalej. No to jest takie śmieszne, no bo to wtedy nie było internetu, nie było za bardzo telewizji, nie było dostępu do takich, no nie wiem, zmysłowych, erotycznych trochę też fotografii, a te numery się zapamiętały i to jest miło. Na przykład mam takich, słuchaj, mężczyzn, którzy do mnie piszą nieraz, czy tam mi coś lajkują na Instagramie, na Facebooku i do mnie piszą, ty moja ikono. Ja wiem, że to jest, bo oni mówią, to jest Playboya, tak mnie zapamiętali, nie? To jest miłe. A łatwiej pozuje się w negliżu, czy tak tekstylnie? Chyba tekstylnie. Słuchaj, ja w negliżu źle się czuję. I to był dla mnie wielki stres, nerwy i dyskomfort pozować do tego Playboya. Natomiast w efekcie, jak zaczęłam piękne swoje zdjęcia, to było, wiesz, my rozmawiamy o czymś, to było też 16-17 lat temu. Natomiast powiem ci taką anegdotę z sesji do Playboya, kiedy ja pierwszy raz pozowałam, to było na Smoczej, to była wielka produkcja, bo to wtedy brało udział w tym 20-30 osób, dwa dni się to robiło i był, pamiętam, wtedy Maciek Brublewski fryzjerem, on nawet miał jakiś chyba teraz jeszcze aktualnie program, czy już nie ma, nie wiem, wiemy o kim mowa.
I Maciek wtedy robił mi włosy i ja, on był tak gdzieś stał, gdzie uznałam, że jest niepotrzebny i ja mówię, że on ma się schować pod stół w ogóle. Jak ja ściągnę szlafrok z siebie, to wszyscy mężczyźni ci to niepotrzebni muszą wyjść. Więc tak to było, wiesz, to nie jest tak, no ale miałam koleżanki, którym to grało, że czym więcej ludzi, żeby biegać na golasa. To fajnie. Ja do takich nie należałam, no ja to mówię, stres. Ale na pewno bardzo chciałam być tutaj w tym magazynie, bo to był i jest prestiżowy magazyn. Zawsze jest tylko tych 12 kobiet w roku, które tam będą i na pewno czułam się wyróżniona.